Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku nadaję do Was z przyszłości, konkretnie z pralni. To znaczy spokojnie, nie odkleiło mnie jeszcze tak bardzo z przyszłości tego wyjazdu i tego vloga, bo to, do czego właśnie nagrywam wstęp, są to wydarzenia, które miały miejsce tydzień temu, czyli 19 listopada w Tajpej, a teraz jest 26 listopada, a ja już jestem w Kaohsiung. Swoją drogą siedzę sobie w pralni automatycznej i jako koneser pralni samoobsługowych chciałem wspomnieć o jednym fakcie, że tutaj pranie kosztuje w takiej standardowej pralce, nie wiem ile ona ma kilogramów, ale obstawiam, że ta mała to dziewiątka. Pranie tutaj kosztuje 50 dolarów tajwańskich, czyli jakieś 6,50. I tyle samo kosztuje, czyli 50 dolarów, suszenie prania przez 48 minut. Co razem daje nam kwotę 13 zł. W Warszawie dla porównania, a mam porównanie, bo mój cały zeszły rok w zasadzie prałem w pralni automatycznej, no to tam pranie, takie jak robię tutaj, no to myślę, że kosztowało w sumie z 60 albo 70 zł. Zrobienie prania i wysuszenie go. A tu kosztuje 13. To jest mój apel. Żądam, by pralnie automatyczne były prawem, a nie przywilejem. A wracając do sedna odcinka, no to właśnie w zeszłym tygodniu, w niedzielę. To była niedziela, która następowała po tym dniu, w którym Casey mnie tatuował. Czyli sytuacja z poprzedniego odcinka. No i to był długi dzień. Wcześniej sobie trochę pospacerowałem po Tajpej, potem poszedłem do Casey'ego. Z tego spotkania wyniknęło, że Casey mnie wytatuował. Potem poszliśmy coś zjeść, rozstaliśmy się jeszcze. Wracałem sobie dosyć długo do hostelu. No i następnego dnia obudziłem się trochę jakby zmęczony tym poprzednim dniem. Ale założyłem sobie, że koniecznie chcę pójść do MOKI, czyli do Muzeum Sztuki Współczesnej w Tajpej. Ja nie miałem kompletnie zielonego pojęcia, jaka tam jest aktualnie wtedy wystawa, po prostu chciałem zobaczyć to miejsce. No i wybrałem się tam, nie można było tam filmować, nie do końca się do tego zastosowałem i nagrałem krótki fragment, ale zrobiłem stamtąd bardzo dużo zdjęć, więc następująca część tego, co teraz zobaczycie, no to będą zdjęcia po prostu, które tam zrobiłem, fragment nagrywki. No a potem już wydarzą się kolejne rzeczy, które działy się tego dnia i wrócimy po prostu do narracji i ciągłego storyline'a. Już raczej chyba nie będę jej później zaburzał, bo chciałbym, żeby te wszystkie odcinki leciały po kolei, tak jak wyglądała moja podróż, więc nie chciałbym tutaj za bardzo po drodze mieszać. Tak więc jest niedziela, ja wybieram się do MOKI, w której nie mam pojęcia, co jest aktualnie prezentowane. No i okazuje się, że trafiam na wystawę dżentelmena, który nazywa się Yang Maolin i jest jednym z najwybitniejszych artystów sztuki współczesnej, jeśli chodzi o Tajwan. Urodził się w 1953 roku, czyli ma 70 lat. Jak się okazuje, jest absolutnym tytanem pracy, bo w ciągu swojego życia miał 28 wystaw solowych. W swoich pracach pokazuje tożsamość kulturową Tajwanu, ale także zachodzące tutaj zmiany historyczne, polityczne, społeczne, a pokazuje to przez stworzenie swojego własnego świata, a tym światem jest świat podwodnych stworzeń, bohaterowie popkultury, ale także superbohaterowie stworzeni przez niego. Totalnie nie byłem przygotowany na to, co zobaczyłem. No, uderzyło mnie to mocno. Miałem taki moment, bo na tej wystawie było takie jedno miejsce, gdzie był wyświetlany film o tym artyście właśnie i o jego przygotowaniach do tej wystawy, gdyż ta wystawa poniekąd jest następstwem jego blokady twórczej, która nastąpiła jakiś czas temu. Była spowodowana ona tym, że będąc tak długo aktywnym na scenie, bo gość jest jednocześnie założycielem pierwszej szkoły malarskiej w ogóle w Tajpej, co myślę, że też jest warte zaznaczenia, zrobił tak dużo w ciągu swojego życia i w końcu spotkał się ze ścianą, kiedy zrozumiał, że no po prostu się starzeje i że powoli zbliża się do końca. No i to na chwilę go zblokowało, ale z tego, co zrozumiałem z tego filmu, dotarło do niego, że to już jest ten czas, kiedy nie ma za bardzo czasu do zmarnowania i
Oglądając ten film, absolutnie się wzruszyłem, łzy napłynęły mi w pewnym momencie do oczu. Ciężko jest mi powiedzieć, czy to przez to, co zobaczyłem, czy po prostu moment, w którym się znalazłem, że jestem na drugim końcu świata, że marzyłem po prostu, żeby tu przyjechać i poszedłem do tego muzeum i zobaczyłem film o człowieku, który tak naprawdę tworzy swój świat i tym światem interpretuje otaczającą go rzeczywistość. Nie chcę się tutaj silić na jakieś specjalne wywody a la krytyk sztuki, bo totalnie nim nie jestem i nie aspiruję do takiego miana, ale myślę, że gdyby po prostu nie zadziałało to na mnie w ten sposób, to nawet nie nagrałbym po prostu tego filmu. Było to absolutnie wyjątkowe doświadczenie i jeżeli będziecie mieli okazję, mam nadzieję, że będziecie mieli, to koniecznie pójdźcie to zobaczyć, bo jakby te postaci, ta dbałość o detal, pieczołowitość i to, że widać, że gość jest po prostu absolutnym tytanem pracy, który przy okazji uwielbia świat, który stworzył. A teraz możemy już spokojnie wrócić do tego, co będzie dalej, czyli do świnki na targowisku oraz występu wokalnego w parku. Mogę też Wam zdradzić, w związku z tym, że jest to dogrywka z przyszłości, że no ta podróż jest turbo crazy i każdy odcinek mam wrażenie, że będzie coraz mocniejszy. Także serdecznie zapraszam i w tym momencie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to gorąco zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, oczywiście komentarza, ale także kliknięcia dzwoneczka. A teraz lecimy dalej. Kochani, to jest więcej niż wspaniałe zakończenie dnia. Właśnie próbuję się zorientować, na co patrzę, ale mam wrażenie, że jest to połączenie dancingu z karaoke i prawdopodobnie z Tinderem na żywo, bo zmieniają się wokaliści, zmieniają się ludzie na parkiecie, są krzesła po dwóch stronach. Proszę się do tańca. Nie wiem, co to jest, ale jest to wybitnie wspaniałe. Okazuje się, że są to regularne występy. Poznałem bossa. Bossem jest ten gentleman, który na końcu wykonywał solówkę. Udało mi się uścisnąć mu dłoń, pogratulować wspaniałego występu i zrobić ten oto portret. Okazuje się, że codziennie mają gdzieś takie gigi. Próbowali mi wytłumaczyć gdzie, lecz niestety nie zrozumiałem, ale spróbuję to znaleźć. No i właśnie za to lubię takie spontaniczne podróże, bo w zasadzie jedyny plan, jaki był na dzisiaj, to zobaczyć MOKE, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej w Tajpej. Nie miałem zielonego pojęcia, jaka tam jest wystawa. No i okazało się, że odkryłem wspaniałego artystę, jednego z topowych obecnie artystów sztuki współczesnej na Tajwanie. Potem miałem wracać do domu i montować odcinek, ale stwierdziłem, że się przejdę i trafiłem na Death Night Market, na którym spotkałem pana ze świnią.
No i stamtąd udałem się na piechotę w stronę swojego hostelu i poszedłem wybrzeżem i trafiłem na tenże oto właśnie kapitalny występ muzyczny. Także myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że spontanicznie wyszedł mi Dzień Kultury Tajpej, bardzo wielopoziomowej, różne gatunki, różne zakamarki, wspaniali ludzie, mianownikiem tego wszystkiego wspólnym. Tak więc umieram z ciekawości, co czeka mnie dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.